Witamy we wrześniowym odcinku programu Miedziowy Kwadrans i zapraszamy na informacje związane z KGHM Polska Miedź S.A. i Zagłębiem Miedziowym. Na początku września drużyna z oddziału KGHM jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego zajęła trzecie miejsce w konkurencji z pierwszej pomocy w międzynarodowych zawodach zastępów ratowniczych w Stanach Zjednoczonych. Podczas konkurencji z pierwszej pomocy drużyna KGHM musiała wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną. Ratownicy musieli udzielić pomocy ofiarom zaimprowizowanego wypadku zbiorowego na terenie fabryki. Podczas treningów w Polsce nasi ratownicy wielokrotnie ćwiczyli podobne scenariusze z trzema poszkodowanymi. Ich doświadczenie oraz wielotygodniowe treningi pod okiem doświadczonego trenera przyniosły oczekiwany rezultat. Odporni na stres, zdeterminowani i zmotywowani jak nikt inny. Ryzykują własne życie, by pomagać innym, mówił o ratownikach Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Niejednokrotnie udowadniali, że zawsze można na nich liczyć. Tacy są ratownicy z KGHM. Z USA wrócili z brązem i za to wielkie gratulacje, dodawał szef miedziowego holdingu. Ratownicy z jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego w Sobinie reprezentowali KGHM na międzynarodowych zawodach po raz 12. Dwa razy zdobyli mistrzostwo, regularnie zajmują miejsca w czołówce. W tym roku byli jedyną drużyną z Polski. W sumie wystartowały 22 drużyny z całego świata. Na początku września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu KGHM Polska Miedź S.A. i SN Nuclear Electrica S.A. ogłosiły podpisanie niewiążącego memorandum o współpracy w sprawie rozwoju projektów małych reaktorów modułowych SMR. Wspólne działania w ramach memorandum mają na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy know-how. Współpraca ma trwać 36 miesięcy i obejmować zakres techniczny, ekonomiczny, prawny, finansowy oraz organizacyjny, niezbędny dla rozwoju projektów małych reaktorów modułowych, które mają zostać opracowane przez Rumunię i Polskę. Trzeba się uczyć już od tych, którzy pewien etap mają za sobą, a tak jest w przypadku nuklearki, więc wspólne działanie na niwie Unii Europejskiej, wspólne działanie na niwie kształcenia kadr, wspólne działanie na niwie wymiany doświadczeń technologicznych, to jest przedmiot tej współpracy. Tak jak powiedziałem, jedyna droga, najlepsza droga, technologia jądrowa, po to, żebyśmy nie mieli nigdy takich sytuacji, z którymi borykamy się teraz. Memorandum pomiędzy obiema stronami obejmuje kompleksowe podejście do wszelkich działań związanych z rozwojem projektu SMR, od wyboru lokalizacji po wygaszenie elektrowni w celu opracowania solidnych, bezpiecznych i opłacalnych projektów SMR w Rumunii i w Polsce. KGHM wspólnie z firmą NuScale zamierza wdrożyć technologię SMR w Polsce w tej dekadzie. Pierwsza elektrownia zapewni czystą energię zakładom produkcyjnym miedziowej spółki. W tym zakresie KGHM złożył wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii i przygotowania studium lokalizacyjnego. W tym celu trwają prace nad utworzeniem w Polsce symulatora sterowni SMR do szkolenia operatorów i specjalistów jądrowych. W tym roku szkolnym do grona klas będących pod patronatem KGHM w programie Kompetentni w branży górniczo-hutniczej KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym trafiło ponad 500 nowych uczniów. Wśród placówek objętych opieką i wsparciem Polskiej Miedzi na terenie Zagłębia Miedziowego jest m.in. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. W tej szkole pod opieką KGHM jest 10 klas, czyli około 300 uczniów. Możemy liczyć na wsparcie merytoryczne i wsparcie finansowe, no merytoryczne chociażby w tym zakresie, że mamy tego na razie jednego nauczyciela z KGHM-u, nauczyciela zawodu w zakresie elektryków, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest ciągłe doposażanie pracowni elektrycznych i elektronicznych. Zawsze pod koniec roku dostajemy jakieś fundusze od KGHM-u, więc panowie specjaliści uczący zawodu doposażają te pracownie na bieżąco w ten nowoczesny sprzęt. Uczniowie klas będących pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A. marzą o tym, by w przyszłości być pracownikami miedziowego giganta. Wybrałem ten kierunek ze względu na przyszłościowych.
chciałbym później iść na studia, rozwijać się dalej jako elektrotechnik. Wiążę bardzo dużą nadzieję i mam taką skrytą nadzieję, że będę tam pracował na dobrym stanowisku, z dobrą pensją. Jakie na przykład wymarzyłby pan sobie tam stanowisko? No, stanowisko kierownika energetycznego w hucie na przykład, byłoby naprawdę miłe. Jeśli to mi los da, to oczywiście, że tak, chciałbym, ponieważ KGHM jest tutaj w naszych okolicach, więc myślę, że bym był szczęśliwy z takiej pracy. Byliśmy w tamtym roku już na praktykach w hucie, świetne praktyki, świetni ludzie, wysokie standardy. Patronat KGHM to wsparcie w postaci stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, praktyki zawodowe w oddziałach Polskiej Miedzi, wycieczki, ale też rozrywka, jak na przykład turniej piłkarski dla wszystkich uczniów szkół objętych patronatem. Poza tym Miedziowa Spółka wspiera proces nauczania w szkołach pod patronatem, dostosowując kierunki kształcenia do potrzeb rynku górniczo-hutniczego, czy też w postaci nauczycieli, którzy na co dzień związani są pracą z oddziałami KGHM. Placówki mogą też liczyć na pomoc w doposażeniu pracowni niezbędnych w edukacji z przedmiotów zawodowych. W programie Kompetentni w branży są szkoły z Lubina, Głogowa, Legnicy, Polkowic, Chocianowa i Bolesławca. Trwają odbiory techniczne powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przynależącym do KGHM szybie GG1. Dla Miedziowej Spółki to inwestycja o kluczowym znaczeniu. Umożliwia pracę na głębokości około 1300 metrów, gdzie średnia temperatura pierwotna górootworu wynosi około 50 stopni Celsjusza. Znajdujemy się na powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej, wybudowanej przy szybie GG1. Bez takiego obiektu nie moglibyśmy prowadzić pracy na dole. Pozwala nam ten obiekt na obniżenie temperatury powietrza na dole w kopalni do warunków, które wymagane są przepisami prowadzącymi. Delta temperatury to jest około 21,5 stopnia, czyli z 23 stopni wody lodowej wchodzącej na ten obiekt uzyskujemy na wyjściu 1,5 stopni Celsjusza. Docelowo stacja będzie zasilana w ramach drugiego etapu zadania gazem ziemnym i z gazu ziemnego będziemy mogli wyprodukować trzy energie, czyli energię chłodniczą w postaci wody lodowej, energię elektryczną, czyli energię, która zasili wszystkie urządzenia zabudowane na tym obiekcie, i energię cieplną w postaci wody grzewczej, która będzie wykorzystywana docelowo do ogrzewania powietrza brudowego do szybu GG1 i na potrzeby budynków socjalno-bytowych na szybie GG1. Zastosowana w powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej innowacyjna technologia pozwala na skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej z gazu ziemnego. System zapewnia ciągłość i niezawodność dostaw chłodu do wyrobisk górniczych oraz pozwala na rezygnację z zakupu energii elektrycznej na potrzeby instalacji. HDK Serce Górnika przy ZG Lubin jak co roku zorganizował zbiórkę krwi związaną z rocznicą zbrodni lubińskiej. W tym roku przy tej okazji do banku trafiło 106 litrów krwi. Działania były połączone z dodatkowym przedsięwzięciem. Górnicy krwiodawcy zachęcali Lubinian do przyłączenia się do zbiórki pieniędzy na zakup artykułów szkolnych dla dzieci z domów dziecka. W tym roku zbiórka odbywa się i stacjonarnie, bo można było tutaj zostawić materiały w krwiodawstwie, a także na zrzutka.pl, gdzie zbieramy pieniążki. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy każdej akcji zbiórki krwi wspiera HDK Serce Górnika, dostrzegając wielotorowe działania krwiodawców z ZG Lubin. To są tacy ludzie, którzy pomagają wszędzie. Proszę pamiętać, że przecież też mieli akcję pomocy w hospicjum, sprzątają lasy jak trzeba. Także jest to taka grupa ludzi, którzy chcą pomagać wszystkim i wszędzie. Na zrzutka.pl udało się zgromadzić blisko 900 zł. Pieniądze posłużyły krwiodawcom do zakupu materiałów na szkolne wyprawki dla dzieci z domu dziecka w Ścinawie. O potrzebach zdrowotnych i bezpieczeństwie mieszkańców regionu rozmawiali uczestnicy cyklicznego spotkania KGHM z przedstawicielami lokalnych samorządów. W siedzibie spółki w Lubinie podsumowane zostały dotychczasowe działania, ale też zapowiedziano kolejne programy. Stale prowadzimy szeroko zakrojoną działalność charytatywną. Wspieramy kulturę i sztukę, naukę i sport,
dbamy o rozwój społeczności lokalnej. Myślimy o pomocy do przodu i reagujemy na bieżące potrzeby. Kontynuowany będzie m.in. program profilaktyki i przeciwdziałania depresji dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W październiku zaplanowane zostały m.in. wykłady dotyczące cyberprzemocy czy diety antystresowej. KGHM proponuje też lokalnym samorządom projekt Rodzina, Rozwój, Demografia. Zachęca też samorządy do udziału w edukacyjnych programach profilaktycznych jak Archipelag Skarbów, w programie wzmacniania rodziny, Szkoła Rodziców i Wychowawców. Te propozycje, które są kierowane do nas, rzeczywiście są ciekawymi propozycjami. Te dzisiejsze chociażby dotyczące zdrowia psychicznego, które niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo są ważne, zarówno wśród dorosłych, wśród dzieci. Czasami nie zauważam tych problemów, a generalnie rzecz biorąc, warto im poświęcić uwagę. Tylko w ubiegłym roku z dofinansowanych przez KGHM programów refundowanych w szkołach oraz projektów w obszarze zdrowia psychicznego skorzystało ponad 25 tysięcy beneficjentów. Pomaganie i wspieranie mają sens. Program autorski KGHM promujący rodzicielstwo doczekał się tysięcznej cudownej rodziny KGHM. Tysięcznymi cudownymi rodzicami zostali pracownicy oddziałów KGHM Jolanta i Piotr Florczak, którzy doczekali się synka Tomka. Zestaw upominkowy od KGHM zawiera m.in. miedzianą zawieszkę, srebrny łańcuszek i zestaw poradników dla rodziców. Bycie tysięczną osobą to jednak jest jakieś tam takie wyróżnienie, prawda? Ja myślę, że każdy rodzic powinien być wyróżniony, bo to jednak bycie rodzicem to jest coś naprawdę bardzo fajnego. A tysięcznym tym bardziej. KGHM przekazuje pracownikom, którzy zostali rodzicami, specjalne upominki od 2020 roku. Program miedziowej spółki na tyle się spodobał, że jest realizowany m.in. w Głogowie. Działania prorodzinne, które realizuje KGHM, łączą odpowiedzialność za pracowników z odpowiedzialnością za ich rozwój, nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnym. Trwają zapisy do 36. biegu o lampkę górniczą. Chętnych do pokonania 10-kilometrowej trasy ulicami Lubina jest już blisko 500. Bieg barburkowy odbędzie się 23 października. Dla wszystkich zawodników, którzy się zgłoszą do naszego biegu, przygotowaliśmy pakiet startowy. W pakiecie oczywiście są upominki rzeczowe, bardzo ciekawe, bon na posiłek. Dodatkowo wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg barburkowy, otrzymają pamiątkowy medal na mecie. Dwa dni wcześniej już będzie czynne biuro zawodów. Biuro zawodów znajduje się na hali RCS-u, wejście od tyłu. I oczywiście w dniu biegu od samego rana do godziny 10 mamy też otwarte biuro. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. W tym roku wyjątkowo nie będzie biegów dodatkowych jak sztafeta międzyzakładowa, bieg na jedną milę czy sztafeta dyrektorska. Bieg główny o lampkę górniczą ruszy o godzinie 11. Trasa wyjdzie najpierw ulicą Odrodzenia, później Sikorskiego, później wkraczamy na ulicę Edukacji Komisji Narodowej, generała Maczka, Hutniczą, Niepodległości i wracamy w kierunku stadionu na metę. Zapraszamy serdecznie wszystkich, bo warto. Oczywiście pierwszą nagrodą jest tradycyjna lampka górnicza. Są za pierwsze 10 miejsc w kategorii Open kobiet i Open mężczyzn są nagrody pieniężne o wysokich nominałach. A dla pozostałych kategorii do trzeciego miejsca są bardzo ciekawe nagrody rzeczowe. Także serdecznie zapraszamy. Jest bardzo dużo upominków, bardzo dużo nagród. Tradycją naszą jest, że orkiestra górnicza przygrywa zawodnikom na mecie i na zakończeniu. Naprawdę bardzo fajna impreza. Do udziału w biegu barburkowym można już kolejny rok z rzędu przygotować się pod okiem trenerów. W tym roku spotykamy się w Lubinie, Polkowicach, Głogowie i Bolesławcu. Jest to cykl treningów przygotowanych przez KGHM. Chcemy jak najlepiej przygotować zawodników, którzy podjęli się tego zadania, żeby osiągnąć jakiś wynik, czy to jest ukończenie samego biegu, bo dla niektórych to jest też ambitny cel, czy złamanie danej bariery czasowej. Tak, to musi być systematyczność. To oprócz tego, że tu się spotykamy, to każdy z nich ma indywidualny plan treningowy, dostosowany do ich możliwości, do ich kondycji, po to, żeby właśnie po raz kolejny się powtórzę, w jak najlepszym czasie dobiec do mety w Lubinie. Kiedyś byłem sportowcem i tak myślę, że to trzeba jakoś się przygotować. Tak myślę, że co drugi dzień, co trzeci dzień jakieś tam podbiegi, biegi, żeby dobiec do mety i to jest mój cel. Dodatkowo zawodnicy mają współpracę z panem dietetyk, z fizjoterapeutą, no i całe zadanie polega na tym, żeby jak najlepiej
najszybciej tak naprawdę przebiegli te 10 km, szczęśliwi, uśmiechnięci 23 października byli na mecie 36 biegu Broburkowego Lampkę Górniczą. Do biegu o Lampkę Górniczą można zapisywać się albo za pośrednictwem strony RCS, albo super-sport. Wpisowe dla uczestników to 50 zł. Limit biegaczy na tegoroczny bieg wynosi 1500 osób. Na tym kończymy wrześniowy odcinek programu Miedziowy Kwadrans. Dziękujemy za uwagę i już dziś zapraszamy na kolejne wydanie w ostatnim tygodniu października.